Zapewne każdy z nas, grając w obojętnie jaką grę, miał jakieś swoje preferencje, co można byłoby zrobić lepiej. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy sobie o dziełach studia Piranha Bytes, a konkretniej o grach z serii Gothic. Ja jestem Gikeusz i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Nie zapomnijcie zostawić oceny oraz jakiegoś fajnego komentarza, a teraz intro i lecimy z tematem filmu. Tytułem wstępu chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, co według mnie mogłoby zostać dodane, poprawione lub zmienione. Jest kilka drobnych lub też większych aspektów, które podczas rozgrywki gdzieś tam wpadły mi w oko. Pozwoliłem sobie wybrać po jednej takiej rzeczy z każdej części Gothica. Nim zaczniemy właściwą fazę filmu, chciałbym się zapytać, co według Was mogłoby zostać zmodyfikowane. Mówię tutaj o wszystkich częściach naszej ukochanej serii gier. Standardowo zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zobaczymy, czy myślimy podobnie. Zacznę od czegoś mniejszego, od pewnych zmian kosmetycznych, które mogłyby zwiększyć naszą immersję podczas grania. Przenosimy się aktualnie do Gothic 1, w którym, jak dobrze wiecie, mamy możliwość dołączenia do jednego z trzech obozów. Moim zdaniem ciekawie by było, gdyby każdy obóz oferował nam jakieś zmiany wizualne postaci, a szczególnie tyczy się to obozu na bagnie. Dlaczego? Już tłumaczę. Jak zapewne dobrze pamiętacie, w obozie Bractwa Śniącego wszyscy tam są łysi i mają swoje charakterystyczne tatuaże. Dołączając do tego obozu i wspinając się w drabince tej frakcji, możemy zobaczyć, że nasza postać wyraźnie nie pasuje do tej społeczności. Bo okej, dostajemy zbroję i jedynie opancerzeniem przypominamy członka tego obozu, ale ta łysina oraz tatuaże to też są pewne cechy, które moim zdaniem są charakterystyczne. Jak się domyślam, powinno to być obowiązkowe dla wszystkich członków, skoro nie uświadczymy nikogo w obozie z normalną fryzurą. To nie chodzi o to, że ja się czepiam czy coś tego typu, tylko tak jak wspominałem na początku, jest to bardziej kosmetyczna zmiana niż coś, co miałoby wpływ na mechanikę lub fabułę gry. Bo wtedy każdy gracz wie, że musi z pewnych rzeczy zrezygnować, mam na myśli oczywiście klasyczny wygląd bezimiennego. Co do pozostałych obozów, to też pewnie by coś się znalazło, jeśli chodzi o te aspekty wizualne, ale mi najbardziej chodziło o obóz na bagnie. Jak macie swoje propozycje, to odsyłam oczywiście do sekcji komentarzy. Przenosimy się teraz do Gothic 2 Noc Kruka i to, co chciałbym Wam przedstawić, było poruszane już przeze mnie na jednym z moich ostatnich streamów. Oczywiście jest to również rzecz kosmetyczna, ale trochę kłuje to w oczy. Mianowicie zostanie paladynem w tej odsłonie gry moim zdaniem nie jest niczym specjalnym. Rozwijając moją myśl, pragnę zaznaczyć, że to jest ostatni szczebel we frakcji miasta, a wygląda to tak trochę, jakby to było robione na kolanie. Czasami mam wrażenie, że przyjęcie do straży dawało większą satysfakcję i było poddane bardziej rozbudowanej procedurze, niż właśnie dostanie awansu na wojownika Inosa. Ale oczywiście nie ma co porównywać strażnika miejskiego do paladyna. Jeśli nie pamiętacie, jak to było, to wam teraz pokażę. Twoje czyny świadczą, że jesteś człowiekiem honoru. Jeśli takie jest twoje życzenie, chętnie powitam cię w naszym zakonie. Jestem gotów. Niech tak się stanie. Wielu z tych, którzy wstąpili na tę ścieżkę, oddało życie w służbie Inosowi. Czy przysięgasz czcić swymi czynami pamięć po nich i głosić wszem i wobec chwałę Inosa? Przysięgam. Zatem od tej pory jesteś członkiem naszego zakonu. Niniejszym tytułuję cię wojownikiem Inosa. Jak widzicie, jest dialog, który trwa dosłownie chwilę i bezimienny po prostu składa przysięgę. Możecie sobie myśleć, że znowu się czepiam, ale to nie jest farma lub jakaś obozowa bojówka, tylko to jest do cholery zakon, gdzie wszyscy są zobligowani służyć swojemu bogu Inosowi. Do czego zmierzam? Do tego, że moim zdaniem takie wstąpienie do zakonu powinno odbywać się w klasztorze lub po prostu w obecności kapłanów, czyli w tym wypadku magów ognia, i powinna z tego rozwinąć się jakaś większa ceremonia, lub nawet można byłoby to rozbić na jakiś pomniejszy quest, w którym chociaż moglibyśmy udać się do klasztoru lub coś przygotować, no cokolwiek. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nikt podczas produkcji gry nie zwracał uwagi na takie szczegóły, bo były ważniejsze rzeczy do zrobienia, ale zobaczcie to pod kątem dołączenia do kręgu ognia. Aby zostać nowicjuszem, wystarczy, że zapłacimy określoną liczbę złota i przyprowadzimy owce, a żeby zostać już pełnoprawnym kapłanem, musimy przejść specjalną próbę, która nie dość, że jest ciekawa, to jeszcze pokazuje to, że nie tak łatwo ją ukończyć, co podkreśla istotność tej klasy w klasztorze. Przejdę teraz do ostatniej odsłony gry, czyli oczywiście do naszego kochanego Gothica 3.
Pewnie was tym nie zaskoczę, bo sami graliście w tą część, ale tutaj można byłoby sporo zmienić i poprawić. Nie muszę przytaczać historii, dlaczego gra jest niedopracowana, bo każdy ją dobrze zna. Dla tych mniej doinformowanych, mówiąc jednym zdaniem, przyczyną takiego stanu rzeczy jest najogólniej rzecz ujmując pośpiech, który został narzucony przez wydawców. Jednak jeśli miałbym wybierać z tej odsłony gry takie najbardziej kujące w oczy rzeczy, to jest ich niestety sporo, ale ograniczę się dosłownie do jednej. Mam na myśli oczywiście port w Vanguardzie, który jest dla mnie jawną kpiną. Już w mieście Korinis wyglądał on lepiej niż ten w stolicy. Jak wstawiłem kiedyś prześmiewczy film o tym porcie, to spotkałem się z komentarzami w stylu: ej, przecież ten port jest spalony, to normalne, że nic tam nie ma, bo wojna... Otóż nie, moi drodzy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia tej sytuacji w grze na to, dlaczego ta lokacja jest tak do dupy zrobiona. Jeśli chodzi o jakieś pożary, czy ogólnie o te kwestie wojenne, to mogę od razu je zdementować. Jeżeli doszłoby do jakiegoś podpalenia, to raczej mielibyśmy jakieś szczątki w wodzie albo ogólnie na obrzeżach tego terenu. Na przykładzie Vanguardu możemy zauważyć, jak wyglądają spalone budynki, a niektóre z nich są wręcz zwęglone i cały czas coś tam się tli. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne możliwości zniszczenia portu, to na pewno moglibyśmy zauważyć różnego rodzaju szczątki i fragmenty tej struktury, gdyby faktycznie się tam znajdował. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i korzystając jeszcze z chwili czasu antenowego, chciałbym ogłosić, że teraz filmy będą co drugą niedzielę o godzinie 15, a nie co tydzień tak jak to było do tej pory. No ponieważ mam mniej czasu, a zacząłem jeszcze streamować i pewnie jak od października zaczną mi się studia, to ogólnie będę mniej dostępny. Co do streamów, to serdecznie was na nie zapraszam, bo przechodzę na nich Gotika bez możliwości biegania, chodzenia i odbywają się one tak dwa razy w tygodniu, zazwyczaj o godzinie 19. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję moim wspierającym i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!